Gaźnik to generalnie dobre filmy robi. Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z sąsiedzkiej Polski wsi V2, na mapie Górale V5, jest dzisiaj ze mną Piotrek. Dobry. Tutaj jest tam Karolinka znowu, której nie słychać. Napiszę wam komentarz miły. Dzisiaj jedziemy kosić łąkę, no ogólnie pokażę nowe nabytki, tak kosiarka, wstrząsarka i zgrabiarka. Ogólnie dzisiaj robimy tak, jedziemy kosić dużo łąkę bardzo. Piotrka ulubioną łąkę jedziemy kosić. Ja słalnie, chłopie. Tylko tam będzie znowu. Łokieć pięta 4 złote, Piotrek idzie po kalosy. Zaraz to skojarzenie. Ale to by, ta łąka to jest dobre skojarzenia z odcinkiem z 15. Pamiętasz, gdzie ta łąka była? Nie. Dobrze. To się zgubił. Tematunka. A dlaczego ona nie jest kupiona? Nie wiem. Już jest kupiona. Jezu, tylko... Teraz mi w tyłek wyjdzie. Dobra, jak ja mam ci to kosić? Koło słupów kosić, czy nie kosić koło słupów? Możesz sobie. Ciekawe, kto to będzie prasował w następnym odcinku. Dobra, poczekam, jak ty ten przyjedziesz. No tak ze dwa razy, żebym przejechał, to nie. A to będzie ze 3,5 godziny wyjdzie na tej łące, to no nie. Pewnie tak. No to ona długa jest, myśmy 40 minut nagrywali w 15, no nie. Kosanie tej łąki. Ale tam kosiliśmy mniejszymi kosiarkami, to może szybciej pójdzie. Bo ta łąka była większa w 15, no nie, bo tam ona to się kończyła w tam prawie pod końcem mapy, no nie. Tam gdzie to moje pole z burakami jest, a tu Rafik dodał pola teraz. Ale nie zapomnę odcinków na tej łące. Ogólnie to jest czwartkowy odcinek, aktywność na kanału wraca, czyli film codziennie. Wow. Pytanie, jak długo? Tak długo jak będę miał czas. A na razie czas mam, bo nie siedzę na kompie, tylko się zajmuję jakimś innym. I filmy mogę wysyłać. To bo się nie zajmuję, przepraszam. W ogóle nie wiedziałeś, że tu można obornik kupować na tej mapie? Tutaj o, zobacz sobie. Tak, pojadę, to zobaczę. Tutaj koło ogrodzenia uważaj, bo tutaj tak ostro będzie się, takie zawiasy. Możesz po linie sobie pochodzić, wysokiego napięcia, Piotrek. Jeżeli ci się nudzi. Dzisiaj ogólnie pewnie to tylko wykosimy, przetrząśniemy i zgrabimy, a w następnym odcinku będziemy prasować. Ale już chcę, żeby były tutaj belki. Możliwe, że zrobimy kostki całkowicie, bo... Może dla Piotrka odsprzedam prasę swoją rolującą. A... Ja będę miał kostkę dużą, takie duże kostki będziemy robić. Myślę, że tu się opłaci na tej łące kostki zrobić, no nie? Myślę, że tak. Tylko jakąś prasę byśmy musieli znaleźć. Ogólnie to będzie seria najprawdopodobniej kniw. Nie wiem, czy to nie będę tak obiecywał, ale jak skończę sezon z Łosiołem, bo tam też jest, ta seria się psuje i tak. My tam zrobimy wszystkie prace, też zakończymy tę serię. I będzie seria na Mazurach najprawdopodobniej. No, tylko tam też jest, no, niestety z jedną osobą. Ale też możliwe, że na kanał wejdzie Syberia jedynka. I będzie Syberia leciała w 3 części, a później będziemy jakieś tam dalsze gry fabularne robić, bo trochę gier fabularnych mam. Mam Assassinów, całą sagę Zmierzchu tych. Assassinów mam wszystkie części niestety, poza Originsem najnowszym. Mam co to, mam Saints Row, mam od dwójki do czwórki mam. Call of Duty też mam wszelakie. Prince of Persia też mam wszystkie. Piaski Czasu i te inne. Gotika mam. Gotika pewnie by nie chcieli oglądać. Gra za stara trochę, no nie? No, sobie. Grałeś Gotika? Znaczy tylko trójkę, ale mi się ten kotik nie tam nie No spodobał. trójka, no to ci nie dziw, jak w trójkę grałeś. Trójka to było gawno.
Trójka to gawno było. Jedynka, dwójka, najlepszy gotik i czwórka, najnowsze. I Mountain Blade'a jeszcze mam. Twierdzę mam, trójkę, złotą edycję. O, może sobie pobiorę twierdzę. Twierdzę bym sobie pograł. Tezy. Twierdzę 3, złota edycja. Need for Speed'a mógłbym ponagrywać. Ale jaki teraz Need for Speed wychodzi? Payback? No. Właśnie, najprawdopodobniej będę kupował Need for Speed'a Paybacka, ponieważ fabuła jest... No, lepszej fabuły w żadnej grze nie znajdziecie moim zdaniem. Fabuła jest miodzio, dubbing polski jest tym bardziej miodzio. Widziałem trailer. Ja myślałem, że na trailerze to ja się popłaczę, jak to zobaczyłem. To jest zarąbista gra. Nie wiem, czy Need for Speed nie... Co? Need for Speed ma dubbing polski. No tak, ale w końcu może Need for Speed jakieś pieniądze ze swoją grę zbije, no nie? Bo tyle co oni wypuszczają te gry i kasy nie mają z tego, no nie? No. Ja się wiadro kwetnę teraz w tako i ci to mniej co połówkę wykoszę. Ale... To się wytnie. Dziecko nikt nie wyszedł. Dobra. To się wytnie, no nie? Hmm? Wytnie się to, no nie? Przyjęcie zrobiłeś? Nie, nie zrobiłem tym co. A, no, moja mama też jest słabna na odcinkach. Spokojnie. Moja mama jest... Zawsze musi być. Ona zawsze wyczuwa taki moment, jak my nagrywamy. I zawsze, jesteś głodny? Zrobić ci kolację? Jesteś głodny? Co dostałeś w szkole? O, zawsze tego. Na odcinku, no nie, ja mówię, nagrywam. O, to wytniesz to, tak. I tak mi się nic nie wycinam, bo mi tego się nie chce. Ostatnio... A jakaś, bo nagrywać swing? Co? Nagrywać swing? Tak. Spokojnie. Mam Reapera włączonego cały czas. Spoko. Ale Reaper mnie denerwuje. Nie wiem, czy nie nagrywać znowu ścieżki oddzielnie Audacity, montować to w Vegasie i wyciszać i odsunąć, bo Reaper to on od razu niby otrzyma ten dźwięk, ale ten dźwięk jest taki niewyraźny, taki stłumiony strasznie w sobie. Nie? I myślę... problemy. Ja myślę, że sobie znowu na Audacity przejdę, będę nagrywał ścieżkę oddzielnie i będę montował po prostu to pod film. Bo wy tam, wiesz, Audacity, ale też jeszcze tym drugim programem do otrzymiania trzeba się bawić, tym Goldwayem, czy jakoś Gold, coś tam on się nazywa, Goldway, czy jakoś tak. Tam trzeba otrzymać te basy, nadawać do głosu, barwę głosu trzeba sobie nadać, taką, i taki ten głos jest fajny, taki jak, taki, no, filmowy ten głos jest, taki typowo filmowy, jak się tym obrobi. Ja to robiłem, jak na laptopie nagrywałem, bo tam wiesz, jak było na laptopie, jak grałem. I było takie coś. Takie coś. Ale teraz już jest o wiele lepiej. Kupimy Blue Yeti. Piotrek, kupisz mi Blue Yeti? Po co? To tego, ty, ale te patrz, jak kupiłbym Blue Yeti, to by było słychać u sąsiadów, co robię przez ten mikrofon. No. O a Boże. Ja biorę... A dobra, nie będę nikomu. O Boże, co? Nie, nic. Ale patrz. Jak ja chcę sobie kupić, tak Blue Yeti chcę sobie kupić wcześniej czy później, bo to wiadomo, że sobie kupię Blue Yeti. No nie będę na 10k nagrywał na tego, jak będę miał 10k subów, nie będę nagrywał na tym. Na traście, no nie? A kupię Blue Yeti, tak pójdę na dół, będę z mamą rozmawiał po cichu i tak będzie mikrofon to przechwytywał, bo ten mikrofon jest dziwny. Bo ja pójdę do sąsiada, będę z sąsiadem gadał, który mieszka ode mnie 500 metrów, będzie słychać. Ja pamiętam, jak kiedyś na live był Mister Domu 15, jak on testował Blue Yeti. Sąsiad mieszkał od niego też tak 200 metrów i kosił trawy i to kosiarkę było tak słychać, jak był Mister Ramo w pokoju i kosiła. Nawet połowa łąki prawie poszła, nie? Tak, i w słupa wjechałem. Tylko wiesz, Blue Yeti swoja cena, 500 zł ten da za mikrofon, to jak trochę nie fajnie, no nie? O. No to jest drugi, ja muszę kupić teraz na pewno tak. Jeżeli coś kupuję do kompa, to kupuję drugi monitor. To po pierwsze, pod live, tak? Ale już sam upatrzony będę po drugiego bańku i muszę kupić jeszcze przejściówkę do karty. Bo się komputer z fajnie, czyli jeżeli się dowie, że podłączam drugi monitor.
Na samą myśl o tym. Mamy dopiero 9 minut odcinka. 9 minut serii nam zajęło kofenie łąki. A to wyjęło ci. Ja w tym momencie zacznijmy dzisiaj prasować. No to weźmy w prasę. Ja wiem, prasowanie zostawi na następne. Jaki krótki odcinek będzie? No zobaczymy, ile wyjdzie. 10 minut mam dopiero. No dobra, to na razie ja ktoś weźmie skrobienia, ktoś weźmie prasowanie i tyle. To to weźmy w zgrabiarkę, bo... No przecież to weźmy w prasę, bo ja zacznę zgrabiać zaraz. Weźmy twojego New Hollanda. Dobra, to tam musisz tam wymienić po prostu. Tak, tylko ja tu, tutaj jest tak, ten winkel jest tak dziwnie zrobiony tutaj to. Ale ta fajnie, niby tą łąkę po mnie chyli, ale taka duża się teraz nie wydaje, bo w 15 to ona naprawdę była ogromna, no nie? Tak mi się wydaje, że chyba jest taka sama rozmiaru. Nie, bo ona była w tam, gdzie to pole z burakami jest. A. Nie było pola tego przecież. Ja nic nie pamiętam. Nie było tych sklarni przecież tutaj. Tak, dzisiaj dzień nagrywania, ale mieliśmy nagrać 13, ale się to psuło, a to już mówiłem, ale... Ja tam, nie, a tam wykofony jest koło słupa, wykofony. Tak trochę tam omijaki, ale tylko... Wiadomo, posiarki. Teraz bije do pokoju, to go zastrzelę. Moja mama czuje wywróciła. I ona zawsze wyczuje moment, kiedy ja nagrywam. I będzie... Halo! Wróciłam! Na 3, 2. Nie, nie bije, ona nie, bo jej mówiłem, że nagrywam. Bo dzwoniła do mnie. Powiedziałem... A pamiętasz, jak twoja mama się stawiła za mnie? Tak, tak, kiedyś powiedziałem do Piotrka, kiedyś się tam mówię do Piotrka i przez przypadek powiedziałem, Piotr, ty jesteś jaki pojebany? Jakiś pojebany jesteś, ale moja mama chodzi do pokoju akurat. Czego tak do niego mówisz? Czego tak do niego mówisz? Ale tu mówię, to było tak, bo coś Piotrkowi doradzaliśmy i nie, znaczy to tak dla żartu się wyzywaliśmy, bo my nieraz na TS-ie tak mamy, że siedzimy sobie i po prostu osioł wbija i coś tam zaczyna gadać, no jak osioł zaczyna wyzywać, to i wszyscy zaczynamy wyzywać się dla beki. To ogólnie taka wspólnota TS-owa, wyzywanie się dla beki, no nie Piotrek? No. Tak, wspólnota TS-owa, jak to zabrzmiało. Jesteśmy w sekcie. Chyba ty jesteś. Nie, ty jesteś w sekcie. Ja nie jestem w sekcie. O Boże, nie, coś mi się skojarzyło. A dlaczego tu stoi 16 na drodze pod płotem? Nie stoi. To są czata wystawiłem. Tak. Dobra, ty tu klas stoi, to sobie weźmie. No bo będzie 16 prasowo mi się zdaje, bo ona kronku daje rady. Jadę twoim New Hollandem. Ja pozwoliłem? Nie mam uprawnień, ale jadę. Dlaczego ten New Holland ma dźwięki jak w realu? Ta ostatnio... Ja ci opowiadam, ostatnio kukurydzy na przeciwko mnie kościoła, ja nie poszedłem nagrywać, bo była noc i poza tym tego nawet nie poszedłem pojeździć, bo chory byłem. Znaczy jest, nadal jeszcze już nie jestem chory praktycznie, ale tam... Wiadomo. I nie pojeździłem, a wczoraj koło mnie wujek Kejsem orał. I też nie pojeździłem. Dobra, mogę zgrabiać. Mamy 14 minut, to jeszcze tak 10 minut odcinka, myślę, pójdzie. Ten twój New Holland to gowi niż w realu się tym jeździ w farmingu. A New Hollandem tylko w realu jakim jeździłem to te piątko. Czekaj, czy masz tą prasę? Prasa stoi gdzieś tam, szukaj, znajdzie. Zanim miał obiady, to wiesz, to znajdziesz. 16 będziesz prasował, czy czym? 16 wziąłem. Okrągłe, tak? Tak, okrągłe, no a jakie?
No jeszcze prasy nie mam, dopiero po zniwek będzie nowa prasa. Będzie trzeba buraki wykopać, Patryk Holmerem wpadnie. Wtedy co ci mówiłem, co jechałem, jak to wtedy co Holmer stał na polu, to nie, to jakiś mój znajomy chyba jest z YouTube'a, bo kurde mówi, że ja jestem gaźni, bo widział, że z kamerą idę. I takie coś do mnie, że ja cię z YouTube'a kojarzę, bo tam gdzieś na filmie mnie widział, no nie. I pytał się, czy będę chciał nagrywać Holmera, ja mówię, nie, bo będzie kopał, ja mówię, nie, nie, bo jechałem wtedy do Karoliny akurat. Miałem aparat cały spędzę ze sobą. I tego. I się pyta mnie, ja idę na autobus i się pyta, czy będę chciał coś nagrywać. Ja mówię, nie, bo ja dzisiaj późno wracam do tego. No to powiedział, że jak tam to, żebym za rok wbijał i normalnie, żeby tam pokopać, żeby tego, no nie. Bo za rok powiedział, że też tu będzie najprawdopodobniej kopał. No taki spoko typu, jakiś ogarnięty, no nie. Najgłośniejszy. Ja lubię takich ludzi, którzy tam i coś podglądają z YouTube'a. Ostatnio ogląda mnie typ, który chodził do razu, gdzie ja chodzę tutaj do szkoły, no nie? Ogląda mnie typ, który chodził do szkoły tutaj, gdzie ja chodziłem, tylko wyskończył. Mieszka tam parę miejscowości dalej, za Łęczną mieszka. Ale tam nie będę mówił, miejscowości jego. I tam skomentował film, powiedział, że numery, tam się pytał o Zetora, czy tam, bo mówił, że kojarzy tereny, że tam często bywa koło mnie, więc taki też dosyć ogarnięty, no nie? Dużo osób się poznaje ze swoich stron na YouTubie, no nie? Jeżeli nagrywa w tak z reala. A tak. No to... Ja wiem, że mój dom jest bardzo słaby, bo już tyle co go raz na vlogach pokazałem, to... A vlogi są najlepsze, muszę vloga nagrać. Może nagram, jak kupię kamerę. A właśnie, Piotr, chwaliłem dzisiaj, że GoPro kupuję? Nie. No, będę prawdopodobnie pod choinkę GoPro miał. Sobie sam zainwestuję. Kto będzie Hero Session, czy jakoś, to jest Hero... Połączenie Hero 5 z Hero 4, no nie? To jest Hero... To jest GoPro Hero Session, czyli to jest właśnie mówię, takie połączenie. Ale jakość jest zarąbista, nagrywa w 50 klatkach, Full HD. Ładna jakość jest. I teraz jest wycena z 1000 na 700, więc warto kupować, mi się zdaje. I będą vlogi w wakacje, z kamerą na głowie. Nawet w zimie będę, jak będę ośniewał, bo wiadomo, z krótkiego filmiku z ośniewania nie nagram. Ale takiego vloga będę sobie tylko tak, bo u mnie w traktowie jest głośno. Chyba, że od kolegi z Zetorem będę ośniewał, to wtedy tak. To wtedy będzie vlog. Bo ja się boję, że ja się tym Zetorem w zimie wywalę. W tamtym roku wyciągałem autobus nim. Ale to i tak nie poszedł. No, Zetor nie dał rady wyciągnąć, czaił to? Ja sobie powiem zakopalić. Mi się nie było kolegi. Wujek mówił, że bym brał traktor, więc sam wyciągał do niej. Ja sobie łańcuchy założyłem na koła. I na hola, no nie na linkę. I linka się przerwała, holem próbowaliśmy. Wyjechał sąsiad drugi. To próbował 1.30 ociągnąć autobus, to 30 w górę, co? No i później gaźnik pobiegał po śniegu i chory był. Na zapalenie łopon mózgowych, no. Bo my z czapki łaziłem i w bluzie sami, bo to wyogrzewanie, ale było mi bardzo ciepło. No, i się załatwiłem. No więc przestroga, nie chodźcie w zimie w bluzie pod wozu. Nawet jak uważacie, że jest ciepło, bo siedzicie w ciągniku. Mamy 19 minut. To spoko. Zazwyczaj w drugim odcinku to kończymy prasowanie. Tak, sianokoszy podzielę na część na dwie części. No. Będziemy kończyć. Ale jeszcze tak 5 minut myślę pociągnę do 25, ale teraz mówię aktywność, postaram się, żeby była naprawdę na kanale. Bo pewna osoba mnie bardzo motywuje do nagrywania. Ja to jestem bardzo, bardzo jej wdzięczny. Bo ja chciałem już też dużo razy, jak wiecie, sami kończyć z tym YouTube'em, już mówię, wyrzucam to, bo nie ma wschodu, a odkąd zacząłem nagrywać już tak bardziej regularnie, odkąd mieliśmy 2000, to już te suby lecą.
Ale i tak wcześniej czy później to wszystko upadnie, więc. Ale tu się koło tych słupów niewygodnie zgrabia. No, możesz trochę olać te, wiesz, koło słupów. Nie, już zgrabiłem, ładnie poszło. W ogóle teraz się staramy grać realnie trochę, już nie ma tych odwałów na odcinkach. Bo wiem, że paru osobom to się pewnie nie podoba. Bo w piątek wyższego ci lagowała dzisiaj 1360? No. To ty ma wersję steamową, no nie? I tak, ale no, nie wiem, zobaczymy. A ty masz swój klucz do 13? Mam. Masz klucz do 13, a może ja bym ci podał instalkę z CDP i byś sobie pobrał z, tego. I byś sobie swój klucz po prostu wpisał. A można by tak spróbować. Bo jak klucz to, żeby odblokować klucz, to ja muszę na mail, muszę do nich napisać, że potrzebuję klucza, no nie? No. Ja dostaję cały czas nowy klucz. Ale nawet ja pasów nie pamiętam na CDP, ale to chyba mogę jakoś przywrócić, no nie? Tak. Trzynastka jest tylko kupiona elektronicznie. To wiadomo, jak formata, trzeba będzie niedługo formata zrobić na kompie. Wiadomo, w 13 nie przegram, chociaż że jak na dysk wymienny, jak na dysk przenośny przegram gry, to chyba nie będę musiał instalować, no nie? Chyba nie. Ale nie wiem, jak to jest dokładnie. Ej, może zgrabimy to, przedłużymy do 30 minut, ewentualnie. Bo to już niedługo zostało zgrabianie, Piotrek, no nie? Na następnym odcinku byśmy zrobili zwożenie i tego. I dokończyli prasowanie. Ja nie wiem, czy się wyrobię. No spoko. No już dawno nie nagrywałem dwóch odcinków z rzędu, więc mnie gardło boli. Już tego, ale na razie dykcji nie tracę, więc jest dobrze. Na razie gadka jest, więc... Więc dobrze jest, bo zawsze to tak zamulam się, no, zamulałem na odcinkach, ale... Dawno nie nagrywałem, więc trzeba się wygadać. Dobra, nagrywałem, może tydzień temu. Co to za na czacie? A, bo Piotrek próbował prasę otworzyć, zamiast kliknął ty. No jednak, pomyliło mi się. Bywa. O, SMS do kogoś, kochanka do kogoś pisze. Piotrek, nie chwaliłeś się sama w dziewczyny. Nie, przychodzą mi ten SMS, że. Znaczy ten, że robi live'a. No, to mi też to. Ostatnio ktoś o pierwszej w nocy robił live'a, nie wiem, kto to był taki mądry. Ja sobie już śpię, ale. Dindun! Ja myślałem, że do mnie pisze, no nie. Tylko, bo komuś coś się wspomniało. Ja tak telefon taki przytomny. O Boże. Chyba to był DJ Palasite, czy jakoś nazywa. DJ Palasite chyba to robił live'a wtedy, bo on robił nocnego streama. Pogadówki z widzami. Tak, ciekawe, kto by o pierwszej nocy chciał ze streamerem gadać. Tyka się. Tak. A pamiętasz, u kogo byłem na live'ie? U Cebuli? Jak byłem na live'ie u Cebuli? I miałem niby dane Bolusiowo po 8. A. Pamiętasz to? W tamtym roku? A nie wydaje mi. Co wtedy byście mi nie wierzyli, że jestem, jestem na TS-ie u Cebuli, że mam mody niewydane, pamiętasz? A to takie coś, gaźnik sobie wchodzi na TS-a do Cebuli, dawam linka do streama i siema, siema Cebula, o siema, gdzieś to gramy, Bolusiowo V8, niewydane jeszcze wtedy było, bo już teraz ono w necie chodzi, ale niewydane, ale nadal mam te mody niewydane Cebuli do 15. Mam tam 60-kę taką fajną i tego. No nigdy nie używał światła dziennego, bo wiesz, Cebula to jest pan anonimowy, ale to jest Polis Agrofarm, tak. On się teraz tak nazywa. Ja tam do Cebuli nic nie mam, Cebula to jest spoko gościu.
Trochę nie miałem nigdy przyjemności rozmawiać, więc... No, nie lubi Mafii Solec i takich innych, ale jeżeli tak pogadać, pograć z nim czy coś, ponagrywać, to całkiem ogarnięty jest i to jest najważniejsze. I tam nie ma co ludzie oceniać, że tam zamkną Stolcowi kanały i taki inny. Prawda, że jest... Nie będę odmówił o Cebuli, bo zaraz przyjdą dzieci obronne na Mafii Solec i... Polecą hejty pod tym odcinkiem, ale... Bo bolce się broni, zapomniałem. W ogóle to wszystko się rozpada. Mafia Solec się rozpadła, MGT się rozpadło. Stopnim też już połowa poszła do pewnej osoby, wiesz kogo. Dobra. Dobra, tutaj sobie skończymy odcineczek. Ej, więc tak, dzisiaj... Boże! Dzisiaj kosiliśmy tą łąkę, potrząsnęliśmy, zrobiliśmy produkty, prasuje. No już trochę tych belek mi wyszło. No, no, bardzo dużo tych belek wyszło, więc łąka opłacalna moim zdaniem. Więc jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj był ze mną Piotrek. Dobry. Była w tle Karolinka. No i co? Widzimy się w następnym odcinku już za tydzień, w poniedziałek. Trzymajcie się, cześć! Cześć!